Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzę w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć Tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl/tchnienie-grozy. William Hope Hodgson. Dom na granicy światów. Rozdział 10. Czas oczekiwania. Słońce świeciło teraz mocno i gorące promienie tworzyły cudowny kontrast z ciemnym i ponurym wnętrzem piwnic. Było mi jakoś lżej na duchu, kiedy wspinałem się na wieżę, żeby rzucić okiem na ogród. Na dole panował spokój i po kilku minutach zszedłem do pokoju Marii. Zapukałem do drzwi i usłyszawszy odpowiedź, przekręciłem klucz w zamku. Siostra siedziała nieruchomo na łóżku, jak gdyby na coś czekała. Przypominała dawną Marię. Nie próbowała uciekać na mój widok, chociaż zauważyłem, że niespokojnie przygląda się mej twarzy, jakby chciała samą siebie przekonać, że nie ma powodu do obaw. Na pytanie, jak się czuję, odpowiedziała dość rezolutnie, że jest głodna i jeśli się zgodzą, pragnie zejść do kuchni i przygotować śniadanie. Przez chwilę zastanawiałem się, czy bezpiecznie będzie wypuścić ją na wolność. W końcu przystałem na jej prośbę pod warunkiem, że obieca nie podejmować próby ucieczki i będzie się trzymała jak najdalej od drzwi do ogrodu. Sam dźwięk słowa drzwi wywołał przerażenie na jej twarzy, ale szybko opanowała się, obiecując dostosować się do mych życzeń, po czym cicho wyszła. Zbliżyłem się do kąta, w którym leżał Pepper. Kiedy otwierałem drzwi, pies obudził się, ale poza cichym, radosnym szczeknięciem, ledwo widocznymi ruchami ogona, pozostał apatyczny. Zacząłem go głaskać. Raptem zebrał wszystkie siły i wstał. Zaraz jednak upadł na bok z cichym skowytem. Nakazałem Pepperowi, aby leżał spokojnie. Byłem zachwycony znaczącą poprawą stanu jego zdrowia i wzruszony dobrocią siostry, która pomimo załamania nerwowego tak troskliwie opiekowała się chorym zwierzęciem. Po chwili zostawiłem psa i zszedłem na dół do gabinetu. Wkrótce pojawiła się Maria, niosąc tacę, na której dymiło gorące śniadanie. Wchodząc do pokoju, zauważyła podpory przy drzwiach i na ich widok zagryzła wargi. Odniosłem też wrażenie, że lekko zbladła, ale nic nie powiedziała. Postawiła tacę przede mną i już kierowała się do wyjścia, kiedy poprosiłem, aby została. Zbliżyła się trochę nieśmiało, jakby przestraszona i zauważyłem, że jej palce nerwowo ściskają brzeg fartucha. Uspokój się, Mario, powiedziałem. Głowa do góry. Sprawy wyglądają znacznie lepiej. Nie widziałem stworów od wczorajszego ranka. Rzuciła w moją stronę zdziwione spojrzenie, jak gdyby nie wiedziała, o czym mówię. Potem w jej oczach pojawił się błysk zrozumienia i strach, ale nie zrobiła żadnej uwagi, tylko mruknęła coś pod nosem. Umilkłem, bojąc się, że jakakolwiek wzmianka na temat stworów pogorszy jeszcze zły stan jej nerwów. Po śniadaniu wróciłem na wieżę. Przez większą część dnia prowadziłem z jej wierzchołka dokładne obserwacje ogrodu. Kilkakrotnie schodziłem na dół, aby zobaczyć, jak czuje się Maria. Była spokojna i dziwnie potulna. Podczas drugiej wizyty odważyła się nawet sama wszcząć rozmowę, mówiąc o jakiejś domowej sprawie, którą należało się zająć. Jej słowa, chociaż wciąż nieśmiałe, powitałem z prawdziwą radością. Odezwała się bowiem po raz pierwszy od dnia, kiedy przyłapałem ją, gdy odryglowywała drzwi, usiłując uciec do ogrodu, między czekające tam potwory. Byłem ciekawy, czy Maria pamięta, co wtedy robiła
I czy wie, jak bardzo zagrożone było wówczas jej życie? Powstrzymywałem się jednak od wszelkich pytań, postanawiając nie nękać jej więcej. Tego wieczoru, po raz pierwszy od 2 nocy, poszedłem spać do łóżka. Rano wstałem wcześniej i dokładnie sprawdziłem cały dom. Wszystko zastałem w jak najlepszym porządku. Wróciłem więc na wieżę, aby rzucić okiem na ogród. Wciąż żadnego szmeru czy poruszenia. Przy śniadaniu z przyjemnością zauważyłem, że Maria jest całkiem opanowana. Zachowywała się naturalnie, rozmawiała spokojnie i rzeczowo, starając się jednak nie wspominać wydarzeń ostatnich dni. Pomagałem jej w tym, jak umiałem, starannie unikając drażliwych tematów. Wczesnym rankiem poszedłem zobaczyć Peppera. Wyraźnie wracał do zdrowia i wszystko wskazywało, że lada dzień zacznie schodzić o własnych siłach. Stając od stołu, napomknąłem o szybko gojącej się ranie psa. Wywiązała się krótka rozmowa i ze zdziwieniem odkryłem, że siostra nadal tkwi w błędzie, iż Pepper padł ofiarą ataku ze stron wymyślonego przeze mnie dzikiego kota. Wstydziłem się tego małego oszustwa. Moje kłamstwo miało jednak na celu uchronić Marię przed strachem. Myślałem, że później, kiedy stwory zaatakowały dom, odkryła całą prawdę. Cały dzień wypatrywałem bestii, jak zwykle, większość czasu spędzając na wieży, ale nie zauważyłem żadnego śladu świniostworów. Nie słyszałem też nic szczególnego, już przedtem podejrzewając, że bestie opuściły ogród, ale aż do tej pory bałem się w to uwierzyć. Teraz jednak uznałem, iż mam prawo żywić taką nadzieję. Już od 3 dni nie widziałem żadnego stwora. Postanowiłem jednak nie zmniejszać środków ostrożności. Mogło się bowiem okazać, że przedłużająca się cisza jest pułapką, mającą zmusić mnie do wyjścia z domu prosto w objęcia bestii. Myśl o takiej ewentualności nakazywała zdwojoną czujność. Minął spokojnie 4., 5. i 6. dzień, a ja wciąż nie opuszczałem domu. 6. dnia znów odwiedziłem Peppera i tym razem sprawdziło przyjemnością. Stwierdziłem, że pies stoi o własnych siłach. Chociaż był jeszcze bardzo słaby, towarzyszył mi dzielnie przez cały dzień. Tłumaczyła Małgorzata Targowska-Grabińska. Muzyka Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski.